Cztery oczy. Poranna rozmowa Radia Opole. Dzień dobry, panie komendancie. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie komendancie, szedłem dzisiaj do pracy, przyznam się, z duszą na ramieniu. Ulicą Damrota, potem ulicą Krakowską, śliską. Tak, panie redaktorze, to są pierwsze opady śniegu. Długo wyczekiwana zima w końcu nam przyszła. Niemniej jednak już o godzinie 8 widać, że zarządcy i osoby odpowiedzialne za utrzymanie drugich chodników pracują. Ja akurat szedłem teraz ulicą Krakowską, tutaj do państwa, do radia. Właściwie większość tych ciągów komunikacyjnych, zarówno tych dla pojazdów, jak i ciągów pieszych, jest odśnieżony, jest posypany piachem. Też sypią również solą, a więc to jest przeciwdziałanie temu, aby na chodnikach i jezdni nie było ślisko. W tych ciągach komunikacyjnych za odśnieżanie odpowiada Miejski Zarząd Dróg. Nie wszystkie to są ciągi komunikacyjne, natomiast jeżeli jest to gminna droga, jest to gminny chodnik, to oczywiście Miejski Zarząd Dróg. Natomiast jeżeli te ciągi piesze są przy posesji i nie jest to w strefie płatnego parkowania, odpowiada właściciel. Tak mówi artykuł 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. I co on musi zrobić? Musi doprowadzić do takiego stanu, ażeby nie było ślisko. To znaczy... Cały chodnik, panie komendancie? Na tej długości nieruchomości, na której rzeczywiście jest, powinien ten chodnik odśnieżyć. Tylko tak jak mówi nam artykuł 5, ten śnieg nie może być składowany na jezdni, tylko powinien być składowany z drugiej strony chodnika. Czyli trzeba czyścić do domu, a nie do jezdni. Trzeba czyścić do domu, a nie do jezdni, natomiast niekoniecznie musimy tam utrzymywać aż do kostki czy jakiegoś podłoża, które jest betonowe. Odgarnąć należy, natomiast możemy również posypać piachem. A co grozi za nieodgarnięcie? To wynika właśnie z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Strażnik miejski może w takim przypadku od pouczenia również nałożyć mandat karny od 20 do 500 zł. A co ze strefą płatnego parkowania? No sporo mamy takich miejsc, zwłaszcza w centrum Opola. Tak, w strefie płatnego parkowania to zarządca tej strefy, w naszym przypadku jest to Miejski Zarząd Dróg, ma obowiązek odśnieżać miejsca parkingowe i chodnik, jeżeli znajduje się na nim wyznaczone miejsce do parkowania pojazdu. A w przypadku spółdzielni mieszkaniowych administracja? Administracja, to są właśnie zarządcy tych dróg niegminnych, którzy mają obowiązek odśnieżenia. My natomiast zauważamy już od kilku lat, że ta świadomość odpowiedzialności jest dość spora wśród zarządców nieruchomości, zarządców terenów i z chwilą, gdy te opady nam się pojawiają, może nie natychmiast, ale po jakimś czasie te wszystkie ciągi komunikacyjne są doprowadzane do stanu takiego, po którym możemy bezpiecznie się poruszać zarówno pojazdami, jak i pieszo. Dlatego też szeroko o tym mówimy, by uświadamiać ludziom ich obowiązki. Tak. Karać nie trzeba. Jak rozumiem, nie ma zbyt wielu uporczywie uchylających się od tego obowiązku. Powiem tak, panie redaktorze, to nie są lata, 10 lat do tyłu, gdy wszyscy uważali, że powinno to robić miasto, mimo że ustawa już stanowiła, kto jest odpowiedzialny za dany odcinek. Natomiast dzisiaj świadomość jest bardzo duża mieszkańców miasta Opola, bo rozmawiamy tylko o mieszkańcach miasta Opola i terenie miasta Opola. I każdy po prostu swój teren sprząta. Dzisiaj jest trochę cieplej, choć ślisko, ale weekend mieliśmy nieprawdopodobnie mroźny. Czy te mrozy zaskoczyły bezdomnych w Opolu? W pewnym sensie tak, z tym, że my, panie redaktorze, monitoring miejsc przebywania bezdomnych zaczynamy we wrześniu. To już jest kolejny rok. Zresztą prezydent miasta Opola powołuje taki sztab ludzi do przeciwdziałania bezdomności. Naszym zadaniem jest monitorowanie tych miejsc, gdzie będziemy wiedzieli z tego tylko tytułu, że tam znoszą te osoby różne rzeczy potrzebne im do przezimowania. To są kołdry, jakieś stare rzeczy, które gdzieś tam wygrzebią ze śmietnika. Nam to pozwala zrobić taką w cudzysłowie mapę Opola, gdzie w przypadku tak jak teraz tych bardzo niskich mrozów wiemy, gdzie pojechać, wiemy, jak udzielić pomocy. Z tym, że my udzielamy tej pomocy i kontrolujemy właściwie tych bezdomnych już w przypadku temperatury plus 5, 0, już nie mówimy o tych takich, które były minus 17, minus 18. Pomoc polega na tym, że przyjeżdżamy do nich, dowozimy im herbatę ciepłą, dowozimy im, jeżeli mamy śpiwory. Tak jak w tym roku było, gdzie Caritas Diecezji Opolskiej wyposażył nas w śpiwory oraz kubki termiczne, do których nalewamy im tą herbatę, a więc wiemy, że te 2-3 godziny ta herbata w tym kubku będzie ciepła. I staramy się tych ludzi zawsze namawiać do tego, aby przewieźć ich do noclegowni.
mówimy o osobach trzeźwych, bo większość tych bezdomnych okazuje się, są teraz, przynajmniej w tym roku, są trzeźwi. Natomiast prawo nam jak gdyby pozwala zareagować w takim przypadku, gdy osoba jest nietrzeźwa. A więc w trybie opiekuńczym przewozimy ją do izby wytrzeźwień i tam ta osoba na pewno zostanie jej udzielona pomoc oraz będzie przebywać w warunkach, które nie pozwolą jej na wychłodzenie organizmu. No łatwo przezimować, jeśli jest plus 5, ale jeśli jest minus 15, to już chyba żaden śpiwór nie pomoże. Tak, z tym, że oni, jak już wcześniej powiedziałem, znoszą różne koce, różne pierzyny, które gdzieś tam ktoś powyrzucał. No jest to mankament wśród tych ludzi, że oni nie chcą jednak noclegowni. Oczywiście temperatura, gdy spadnie poniżej właśnie 20 stopni, tak było w zeszłym roku, było to okres kilku dni, po prostu sami dzwonili do nas, ażeby ich zawozić. My, panie redaktorze, nie mieliśmy przypadku wychłodzenia organizmu wśród osób bezdomnych. Był oczywiście zgon na ulicy Ogrodowej, ale zgon z przyczyn naturalnych. Natomiast te działania, które ci ludzie wykonują, zarówno strażnicy, jak i policjanci, w okresie ciężkim dla tych ludzi, no, pozwala na to, że możemy powiedzieć, że w Opolu takich przypadków nie ma. Czyli profilaktyka i prewencja działają. Tak, z tym, że to, mówię, jak wcześniej, my zaczynamy już we wrześniu. Nie jest to tylko, że przyszła pogoda, przyszła minusowa temperatura i strażnicy i policjanci zaczynają działać. My działamy dużo wcześniej. A duża jest ta populacja kloszardów? To w zależności jest od pory roku, bo na co dzień w Opolu mamy, na co dzień, to znaczy w okresie letnim, mamy ich około do 10-12 maksymalnie, natomiast w okresie zimowym tych ludzi potrafi być do 30. Jest to wynik przyjaznego miasta Opola dla tych osób, dlatego że mamy bardzo dużo punktów pomocowych, gdzie te osoby mogą ciepłą potrawę zjeść, mogą dostać nowe ubrania. A więc mamy też noclegownię rozbudowaną, a więc te osoby wiedzą, że tu w Opolu tej pomocy, ta pomoc zostanie im udzielona. Panie komendancie, zima, zwłaszcza taka mroźna, to też czas palenia w piecach. Czasem palenia byle czym, też kontrolujecie te przyczyny smogu w mieście. Tak, otrzymaliśmy upoważnienie od prezydenta miasta Opola. Kontrolujemy paleniska, kontrolujemy te instalacje grzewcze w domu i sprawdzamy, czym jest palone. My, żeby tu jasno sobie powiedzieć, nie pobieramy żadnych próbek. My generalnie naocznie tylko widzimy, czym ludzie palą. Z tym, że o ile 5 lat temu spotykaliśmy takie przypadki, że palone były podkłady kolejowe, że palone były meble, palone były różne szmaty, plastiki, to było na porządku dziennym. Taki opał zastępczy. Tak, natomiast na dzisiaj takich przypadków, to jest sporadyczne są przypadki. Natomiast co zauważamy? Zauważamy, że ludzie kupują właściwie bardzo złej jakości węgiel o dużym zasiarczeniu. I nawet strażnik, który przechodzi tam gdzieś koło tego budynku, rzeczywiście w tym nosie coś czuje, coś go gryzie w tym nosie, jak się okazuje, wchodząc do mieszkania, tam jest normalny węgiel, jest faktura na ten węgiel, on jest najgorszej jakości, no ale takim czymś ludzie dopuszcza się palenie w instalacjach grzewczych. Czyli tu niewiele można zrobić? Tu niewiele możemy zrobić. Co najwyżej odwoływać się do zdrowego rozsądku. Raczej tak, natomiast oni sami wiedzą, że z chwilą, gdy rozpalają ten węgiel, to praktycznie, bo i w domu im śmierdzi i wiedzą, że na zewnątrz również charakterystyczny żółty dym wydobywa się. No i sąsiedzi chyba patrzą krzywo. Tak, bo generalnie najwięcej zgłoszeń jest od sąsiadów. Również strażnicy sami też kontrolują te posesje, jeśli widzą, że i czują ten dym, że on no, niewłaściwie po prostu pachnie. To na koniec jeszcze jeden temat. Będziecie tęsknili za fotoradarami? Myśmy byli jedną z tych straży w Polsce, która nigdy nie miała fotoradarów. A więc zajmujemy się cały czas tym, czym zajmowaliśmy się, czym nam ustawa nakazuje. Nie tęskniliśmy, nie mieliśmy i raczej uważaliśmy zawsze, to powiem, ponieważ na różnych spotkaniach Krajowej Rady Komendantów myśmy byli jednych ze straży, bo nie tylko my, było kilka takich straży, która uważała, że te uprawnienia straż nie powinna nigdy mieć. Do tego jest powołana Inspekcja Transportu Drogowego, jest przede wszystkim powołana policja, która sprawdza prędkość pojazdów, warunki techniczne. Natomiast my zostaliśmy powołani do porządku publicznego, a więc porządku w tym szeroko rozumianym pojęciu, jak i tym zwykłym, gdzie tu się przywołam takich przykładów, czyli śmieci, za przeproszeniem przekupki. To są nasze rzeczy, które powinni się strażnicy zajmować. Natomiast kontrolę pojazdów i prędkości zostawmy osobom, które zostały do tego powołane. A myśli pan, że utrata fotoradarów
w znaczący sposób wpłynie na los straży miejskich w Polsce? To już jest zauważalne, że małe straże, gdzie generalnie wójt, burmistrz miasta lub gminy powoływał te straże dwuosobowe, trzyosobowe, tylko po to, ażeby wyposażyć ich w takie urządzenie, te straże przestają istnieć najpóźniej do czerwca tego roku. Dużo będzie takich przypadków, myśli pan? Z informacji, które mamy, będzie to około 15-20% wszystkich straży w Polsce. Sporo. Sporo. To jest bardzo sporo, ale jest to jak gdyby rzecz, że te straże powinny się zajmować, tak jak powiedziałem wcześniej, porządkiem, a nie kontrolą ruchu drogowego. Bo do tego zostały powołane. A nie łupieniem kierowców. Dokładnie tak. Naszym gościem był dzisiaj Krzysztof Maślak, wicekomendant Opolskiej Straży Miejskiej. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Radio Opole. Twoje sprawy, twoja muzyka.